Ten ma... A wiesz, że widział ten narkotyk? Że ma na mnie niespodziankę. Ale jak ona niespodziankę? Laptop. On do ciebie ciągle mówi, że ma jakąś niespodziankę. Ciebie kusi, bo jest samotny. I chciałbyś u niego, żeby u niego został. Ale żebyś to niego dostał. Taka będzie jutrzejsza wizyta papieża Franciszka w obozie za... No i bardzo dobrze zrobiłeś, że go usunąłeś z Facebooka, bo ty jesteś z nim po rozwodzie. Trzymaj się tego, co na komisariacie. Nie jesteś z nim. Nie popierasz tego, co on zrobił. Papież spotka się ze sprawiedliwymi pośród narodu święta i około setką ocalonych. Idzie Krzysztof, idzie Krzysztof na ruchanie, idzie swoją pogrzebowego, którzy robili sobie zdjęcia z ciałem odnalezionej w wywarcie Ewy Tylman. Do incydentu doszło w zakładzie medycyny sądowej w Poznaniu. Mężczyznom grozi do 2 lat więzienia. Nie mieści się w głowie. Prokuratorskie zarzuty usłyszał też 28-latek, który znalazł ciało zaginionej kobiety i zrobił zdjęcia zwłok, które później próbował sprzedać medium. Tego typu zachowanie można zakwalifikować jako usiłowanie utrudniania śledztwa. Temu mężczyźnie grozi karę nawet 5 lat więzienia. Niemieccy naukowcy odkryli nową klasę antybiotyku. Może on pomóc zwalczać lekoodporne bakterie, w tym gronkowce. Mówi, że nie kocha! Mówi, że nie kocha! Będzie całowa! Zdaniem ekspertów to pierwszy tak ważny odkrycie lat 80., gdy wynaleziono poprzedni klasę antybiotyku. Ale stary dziad, ty jesteś się ruchał? A ze śmudy przeboje. Ale sam wypił? I pitat, i piwo też. Ale ciebie nie poczęstował? Ja nie będę pił wina. No bo ty jesteś 21 lat, jesteś dziecko po prostu. Radio Złote Przeboje. Po co ci ta muzyka, jak dziadówko? Jak ja mu powiedziała, że moja... Dziadówko Moherowa, po co ci te że przeboje? Że moja kuzynka ma lepszy lat, to on powiedział, twoja kuzynka ma stary laptop, ja stary nowy, a nie stary. On ma łeb ma się przez biegady 100 tysięcy w kościele w Normandii. Do ataku przyznało się tak zwane państwo i stary. Dziadowskie statki to... On myśli, że ciotka kupi jej... Jeszcze kupi jej od razu laptop zapłaci, mogła wrzeć po... Ale jak ty z nim nie mieszkasz, z którym Krzysztofem Markowskim, to co? A ja powiedziałam, a po co laptop zamawiasz? Bo chciałam, a ja nie prosiłem, żeby zabawiał. On powiedział, z własnej woli, to se maj ten laptop kliknięty. Laptop i do szczęścia. Jak kolega jego laptop ma w ogóle, a nie on przez opiekę. Znalazł się niewinięty człowiek. No właśnie. Laptop uderzają nawet laptopie, który był tego dopiero co. On mówi, że... On mówi, że informatyką, ale ja lepiej umiem od niego. Przesłały mi filmy i widziałem na własne oczy, jak to wygląda naprawdę.
Nie, były to, nie było to miejsce przystosowane do nawet spartańskich warunków zamieszkania. Sekretarz Pekarów zaznacza, że zdjęcia, które... A ja go się pytam, a jak powodu, że się laptop do... A jak się wodują laptop? Ona nie odpowiedziała na pytanie. Nie wiedział, że nie odpowiedział. A jak z tym telefonem Elki? Nie odo mnie, że nie był sobie się w ogóle. A bo że po tej scenie sam sobie idź. Nie potrzebuje. Ale to nie o to chodzi. Nie był jeszcze drożył jak szczeniak, tylko on ma ci oddać laptop. Może z nimi. Nie za laptopa od nich, ale sobie w dupę do sukcesu. Ja mówię o rzeczy. Nie do mnie jeszcze. Ty się nie podtrzymuj tego, tylko ja mówię LG. Nie był jeszcze po LG. No to. Nie ma czasu w ogóle. On ma to w dupę powiedział. Bo on się boi, on myśli, że jak będzie w domu, to namierzą. Nic nie namierza, zależy, bo nie ma numeru podanego. Mu zależy, a mu zależy na ten, na Kasia, o tym, na wsi. O ten spadek, jemu znudzę ze spadku, a nie o telefonie. No. To jest pojebany jakiś. A ja pytam się, a się włożył laptop, ja nawet nie powiedział, bo nie odpowiedział pytanie. Nie wiem, ja nie będę mówił. Ja bym nie powiem się za auto laptop samo mówić, sam sobie wiedzieć. Ja też. A ja się pytam, a wygląda go poder. Nawet nie odpowiedział na pytanie. Pewnie, że nie wie, tak, wie, to nie wie nawet. Ja mu nie będę mówić, po co mówić? I w każdym razie okazał się właśnie w internecie tak zwany. A ty czytałeś dzisiaj tą postę swoją? Czytałem, tylko przyleciałem stając. Nie chciałbym tego czytać. Co to tam było? Miała być możliwość dowiedzenia się, dużo lekarzy i zamiarów pieniądze współpracują z koncernami farmaceutycznymi. I tak, chciałabym od razu, ja czytałem. A ja pytałam się go, a wiesz, a się spodoba Madame Kertę? Jak nie powiedział, bo nawet nie wie. Ja wiem, ale nawet nie wie. Nawet bym mu nie pokazał, jak się wkłada, bo jeszcze by wiedział. Idiota. Kupę kosztuje? Jak sądziłam. Nie potrzebuję łaski, sobie sam kupię laptop załatwić, albo ty mnie byś odłożył. Nie potrzebuję tej łaski. Monitor płatny kosztuje od 300 do udziału na przykład w badaniach klinicznych na leku. Więcej rzeczy z tobą załatwię niż z nim, z tym debilem. Bo on zawsze mówi, że więcej kolejczo ważniejsze za niż moje. Pierdolone jest, kurwa. Lekarza o to, ja to załatwię, że nie ma prawa z głowy. Ale zatem wiedzieć, że to jednak wynika z jego zdrowia i z kuracji, w której jako lekarz kieruje się tylko i wyłącznie dobrem chorym. No więc miałam takie oczekiwania do jednej, jak się okazuje, wykazałam się dużą naiwnością. Ale tą naiwnością okazali się też moi goście, bo przypomnę Państwu, że przed aplikacją kodeksu przejrzystości robiliśmy na ten temat program i wszyscy moi uczestniczyście mieli prawo podobne oczekiwania. Byłem mnie inny pytany, a potem mówił, że jakieś potwory, potem mówił taki dupera, ale pierdolę. Lekarze go nie chcą, lekarze się boją. I w rezultacie wiedza, jaką otrzymali pacjenci, jest daleko mniejsza. Ja bym też starał załatwić z tym dupielem. Nie będę go prosić go. Ja bym chciał załatwić, założyć sobie konto bankowe, to on by nie wiedział, co to w ogóle konto jest, jak on w ogóle konta nie ma. Co by do niego? Markus nie ma konta bankowego. Lista też mu przynosi. Dobrze, ale jakbym prosił go, żeby mi założył, to by nie założył, bo on nie chce w ogóle jeść. Jak on sobie nie założył, nie umie, jak to będę. To kto by mi to pomógł? Muszę na niego liczyć, że nie tego debila, kurwa. Więcej z nim założył, jestem debilem po prostu. Szybciej mi coś zlecie z tobą i z nim. A z nim będę się pieprzył. To są ludzie starej daty. On woli twarzą w twarz załatwić. Niech by miał jakieś tam karty mieć. Moja mama miała kiedyś kartę. Zacznijmy może od tego. Co ty masz? Co? Moja mama miała kartę. To pan chowanego. I ona
umie się obsługiwać? Tak. Na ten debil nie. Proszę. A on, nie umie. On tylko nasz. Mama umie, a on nie umie. Proszę. On tylko nasz rzeka. Ale mama nie zna tego Grzegorza, tego Markowskiego. Nie. Ale. Policja, co mu powiedziałeś? Nie, nie, matka, jaka powiedziała, że jest twojej matki? Pojebany. Policja do twojej matki? Nie, nie. Nie, Marku, o Markusie ona stwierdziła. Markowskiego. Psychiczny, typy, pija. No to psychiczny może sobie być, ale żeby ty nie zawierał cudzej własności wartościowej. Tylko, że on ma rodzić, że ja z bratem, żeby go ani z nim. Takie coś tam. No słuchaj, tak czy siak poszło. Poszedł list polecony z e-mailowym potwierdzeniem. Poszły cztery e-maile poszły. Ty byłeś, myśmy byli. No kropka nad i jest postawiona. Oni tutaj ale mogą wiesz, pospieszeni. Ja z tym spędzam dzień, który jest normalny, ale jakiś świetny. Muszą ci oddać twoją własność, bo państwo polskie jest odpowiedzialne za to, żeby ci oddali twoją własność. Chcę mam z nim spędzać tyle dni i wieczorem jakieś swoje bany. Poniedziałek, ona się wywiera jak sójka za morze. Do poniedziałek to jeszcze daleko. Ja mam z nim spędzać dni, a nie z jakimś normalnym? Ja mam tracić sobie czas na tego debila i z nim spędzać, a nie z jakimś innym? A po co ty masz się narażać? Jeszcze mówisz, że sobie życie odbierzesz z powodu jakiegoś dziada, co ciebie męczy. A to bo, przecież on będzie odpowiedzialny. A bo powiedział, że ja się zajmuję się z moim bratem, a nie z nim. A co to jego obchodzi? Nie zajmuję się z sobą, a nie ja. Ja zajmuję się bratem, bo brat to brat, a nie kurwa ktoś. Co to jego obchodzi? On ma trzy razy więcej lat, co chyba wystarczy. Brat to brat, a nie kurwa ktoś z ulicy. Z ulicy, nie z ulicy, nie będzie. On myśli, że ja poznałem brata z ulicy, on pojebany kurwa. No to jest sprawa tła. Co? Nie. Właśnie. To wytłumacz mi kurwa. Jak mu wytłumaczyć, jak mam troszkę nie rozumie tego. Jak ktoś... Nie ma... Jak stałam, szłam między innymi, to jeszcze powiem tak. A to znowu jestem jakiś z tym, z gadem jesteś znowu, z mocharem jakiś jesteś, a nie sam, kurwa. Nie wiem. Wiesz, że on obraża go? Kto? Ten Markowski go obraża, no stu... Ja nie wytrzymuję tego, ale pisał do niego. Ja jestem coś innego, nie ten naprawdę. Nie, ty będziesz tu u nas? Jeszcze? No wiesz, ja mam zawsze coś do jedzenia. Markowski go denerwuje, wyzywa go, a jeszcze na mnie da się obrazu. Przeciwko mnie to jeszcze idzie. Jeszcze mi się obrywa się, przeciwko mnie. Jeszcze ja chcę krzywdę zrobię i będzie mi on dopiero. Ja ty, no proszę. Ale czemu ten Markowski taki jest wiśnięty? Za sprawę sądową zapłaci nie wiem ile, około 2500. No go widział. No ale on zapłaci, to go ściągnął. Widział go. Przecież z renty mu ściągnął z tego co ma. Za telefon zapłaci i za krzywdę. No to może lubi. Zapłaci, ale jeszcze nie zapłaci, to jest mi winien. Jest winien mi 5 dych. Krzywda się stała i on musi karę podjąć. Jest winien mi 5 stów, niech mi płaci, mi to nie obchodzi. Jest winien. A co tam sobie zmyśla, to jest jego sprawa. Jak mi się robi krzywda, ja biorę interwencję policji 112 i oni na bieżąco spisują. A jak on nie wzywa policji, to potem sobie może gadać miasto. Ale wiesz. Obiecował mi, nawet co obiecywał? 5 stów, nie dotrzymał słowa, nie dotrzymał. No bo ciebie można oszukać, to dlatego ci obiecywał. Bo ty jesteś łatwowiedny. W sądzie będzie musiał dać mi 5 stów, i to nie obchodzi, będzie musiał dać. Musi dać. A damy powiedział takie coś, bądź grzeszny, to ci dam. Ja grzeszny, twoja stara chyba. On ci ukradł telefon i ty masz być grzeczny, a telefon nie 5 złotych kosztuje, bo kosztuje 400 zł. Więc oddaj dziadu mój telefon, jesteśmy już i tak dawno po rozwodzie. No, on sobie przywłaszczył sobie mój telefon, wieczko do szczęścia. Pojebany skurwa. On tego weźmie gorzej jak moja matka. Jeszcze lepiej. Jakie to? Ja go wyzywam, on nic na to nie reaguje. Tam jest śladów aż za dużo, sporo, także wiesz, oni jemu tego już nie darują. Nie wiem jaką tam, bo komisariat zawsze ma opinię o danym człowieku. Jeszcze on, dobrze jeszcze on do kolegów wyzywa. A mają jeszcze na dość dobrą pamięć policjanci. A jeszcze koledzy do niego przychodzą też. Nie wszystko wiem, w komputerze rozpisane. Tylko na pijaństwo.
On kupuje tylko sobie wino i chleje z kolegami, piwo pije. Zajrzy okiem. Proszę, bo nie pij wina, on swoje pije, mam wyjebane na niego. Czy ja piję to co? Widziałem, że się bo wypite było. Widziałem z tego. Ja mam z piekiem. Mam czas spędzać z piekiem i z kimś? Przez niego czas tracę przez niego. Już przez miesiąc przez niego czas straciłem. Miałem dość. No. Miałem na przykład chcę zrobić sobie kartę do biblioteki, czyli byłoby już na spacer, a przez niego muszę użerać się, kurwa. I przez debila muszę do niego na zawołanie muszę przyjeżdżać, tylko teraz. Czas tracę. Nawet nie mogę, kurwa, sobie, nawet czasu nie mogę spędzić sobie swojego. No powiedz nie, nie chcę. Że powiedziałem mu, że chcę mi spędzić czas z bratem, a powiedział, a co brat ci doszło na początku, a ja to co? Udało się. A powiedział, że a ja ci nie potrzebny jestem tylko brat, jakiś głupi? To są tebie bezczelnie się dowiedzieć. Jestem samotny, jeżeli chcesz tam mieć przy sobie, bo to jesteś ciepła krucha. Chcę ciebie przy sobie jako kaloryferek. No właśnie, jako mi. Ale powiedział mi, że brat mi to szczerze nic mi nie da. Da, bo mi pomaga w różnych sprawach, a nie jak ten debil jeden. Nawet telefonu nie umiał odebrać normalnie. Debil. On specjalnie nie odbiera, on spóźnia. On spóźnia, ale szybko przyspieszy teraz. Na komisariacie jest podana wartość 400 zł i koniec. Swojego brata nawet on ma, a nawet nim się w ogóle, nim się nawet się nie interesuje, tylko sobą i mną. A ja co? Mam zrobić. No jeszcze teraz, jakby odznał to na sądzie, bo to i tak będzie sąd. By powiedział, a już żeśmy sobie jakoś wybaczyli wcześniej jakoś to. No powiedział, że jestem jego bliższą osobą jakoś. Bliższą osobą? Nie biedny sobie, że znam go fejsa dopiero. Ale z obcym człowiekiem. Ale on powiedział, że ciebie z ulicy ściągnął, że chodziłeś głodny i nie miałeś co jeść. I się między jest. Uliczka słyszała, bo ja tu rozmawiałam na telefonie i on tak mówił. Ale no kłamstwa jakie. Oni nic nie wiem, oni wiem dużo. Ale oni nic nie wiem, tylko o nim wiem, a nie o tamtym debilu. No. Nie wiem, ale masz na bieżąco. On mi powiedział, że bracie, kiedy ja cię nie dam przecież. To jak? Nie wiem, nie wiem. Wiem lepiej co innego, a nie tu mam tym 4-3. On nawet nie wie, gdzie ty w ogóle mieszkasz, a nawet u ciebie nie. Nawet u ciebie nie był. A informacja. Ale nie. Wiesz, jak po domu ulicę jego. Jeszcze mi tu potrzeba kłopotów, jeszcze na szczęście. A komu on podał? Komu? Po co podał właśnie? Komu podał? Wyszkoj, po co? Komu podał? Tam, Krzyszkoj, po co podał właśnie ulicę? Jego, po co? Nie jemu! Tylko na komisariat! Dostał SMS-a! Nie! Stefan, nie było, ja... Jaką ty masz ulicę, powiedz? No, po to są. Właśnie, i właśnie powiedział mi, że ktoś mu napisał tą ulicę i powiedział, że ty, bo numer... Ale nie adres. Ale powiedział mi... Może tylko dlatego, że on nie mieszkał u ciebie, dziadu, tylko na Leopolda i adresu nie było. I on nie zna adresu. Natomiast komisariat zna adres, bo jest korespondencja potrzebna. A jak ciebie do sądu wezwał? A jak ciebie cokolwiek poinformował? Do sądu nie pójdę, bo mi w Warszawie nie będzie już, bo ja wyjeżdżam. Ale ja pójdę. No może być. Ale to wtedy on ci musi dać pełnomocnictwo. No to na pełnomocnictwo. Ja muszę. To zrobię, dam. Ma prawo i zastępstwa w sprawie. Dam, potwierdzę, dam, a czemu nie? Zrobię to. Ale napisz mu, prawda? No napiszę mu. Wobec ności świadka, bo skąd wiadomo, że ty napisałeś? No to napiszę mu jedynie. To jest tak samo jak odebranie telefonu. Ktoś za kogoś, to samo, że musi być u... Właśnie, odejmij byś wtedy, muszę być w Bydgoszczy, nie? No właśnie, byś musiał mieć wtedy. Jego dogadliwa, ale sam jak on. Muszę mu zrobić. Co byś mieć? A ja telefonu nie odebrałeś jeszcze mojego. Ale po co, jak ty nie masz tego telefonu? Gdyby to było ciebie. Ale ja wam to zrobić, ja nie tego nie robiłem. Jak to się pisze? Nie, to się upoważnienie o te bajki na telefonie. Nitka, jak się nie pisze upoważnienie telefonu komuś? No, to już nie upoważnia. Pisze ci to? Takiego, komputerowo się napisze. Masz tu?
upoważnienie przez same życie. A masz, żeby pisać, jak pisałem do tego? To mam Worda. A wydrukować to można? Można. To wydrukuj się, napisz komputerowo. I podpisz, że sam się miałem, gdy się nazwiskiem się. Wydarzy się, że sam się przez komputerowo. Przynajmniej nie będzie, że nie będzie zjechał na tak. Bez względu, pomożesz mi. Jak chcesz, to jest... to u mnie jest biblioteka. Oni mogą... Wolę, najpierw od ciebie, na komputerze dwa trapsy. To też jest wolne, ale da się napisać spokojnie. Ale pomożesz mi napisze i podpiszę się. I dam ci tą kartkę, dam ci. I powiem, że ty masz prawo, bo ja się zgodziłem na to. I nikt nie ma do tego, żeby... No idź tam do Litki, będziesz pisał. Ty siedź. Chodź tu. Znasz to? Dobrze. Upoważniam i będziesz pisał. Masz długo. Nie, tylko ci napiszę, ja mu też napiszę. Dobrze. Upoważniam. Zaraz ci dam. Ale ja się musisz. A ja wiem, jak to się właśnie pisze. Twoje imię, nazwisko, adres. No ten Leopolda Szafa, no przecież nie Bydgoszcz. Twój adres. No nie wiem, jaki adres. Jego. No to dobra, mówię. Jego, no jaki Polski. Najpierw datę się pisze z tej strony. Najczęściej są kojarzone z tym przedstawicielem. A co jest dzisiaj, prawda? Więc na początku lat 90. Oczywiście, że wtedy... Ale szkole mnie uczyli. I ta szkoła jest, mała szkoła. Działania ze dwóch stron. Upoważnienie pod spodem upoważnia pana. I ze strony... Właśnie o to chodzi. Dzisiaj... Pana, ten wynik jest zupełnie inny. Jest słaba. Natomiast przyjawnianie w warunkach takich prawnych, jakich my mamy, to środowisko podchodzi do szefa. No ja, ale dalej Andruczyk, no. Szefa i Andruczyk, No pisz Andruczyka. No, to jest wynagrodzenie. To jest nazwisko. Wszystkie należne rzeczy i często to są lekarze. Ciężko pracować. Jeżeli lekarz... Do reprezentowania mnie. To my musimy mieć kontakt z tą farmaceutyczną, bo musimy dostać informację i musimy tego leku spróbować, prawda? Miesiolandio, no. No do reprezentowania mnie sprawnie przeciwko oskarżonemu. Przeciwko. No nie można jak chłopu na miecy, który ukradł telefon. Jest przyjemny. I myślę, że u części kolegów, tych, którzy nie chcą... Który ukradł mi telefon LG o wartości 400 zł. No on będzie wiedział, że... Ale mówię, że u części lekarzy tak myślę, jest właśnie taki strach, że ach, no jak ja powiem, że ja pracuję z tą firmą i ten lek przepisuję, to pacjenci przestaną do mnie przychodzić. Natomiast ja uważam i trzeba kolegów przekonywać, że jest dokładnie odwrotnie. Bo konflikt interesów... LG o wartości 400 zł. Niesłownie. Około 400 zł, tak. Tak.
Ponieważ mnie teraz nie ma w Warszawie, reprezentowanie mnie, lalala, ponieważ teraz nie ma mnie w Warszawie, ponieważ mnie... Ponieważ nie ma... No i podpisy i tam. Nie ma mnie w Warszawie. Nie ma. Niekoniecznie. Na tym, żebyśmy byli obydwoje byli. Gdzie obydwoje? No na, w sądzie. Przecież ty masz nie być. Jak i ty jesteś urnięty. Ale jego też było właśnie. Nie, tak. On może być, to cały też będzie świadkiem. Żeby pacjent wiedział. Jest jakaś nowa decyzja. Albo chcesz jeszcze napisać? To masz jeszcze jedno, o tym chcesz być? Nie, nie chcę być. Ja jestem zmęczony przez ten tydzień. Ja nie jestem zmęczony przez te upały. No bo przez tego jeszcze, przez tego debila Krzysztofa, co mnie wało niepotrzebnie, po co? Raz to umie odjechać. Co? Ale może mogę założyć telefon nawet dla ciebie, tylko chcę to zrobić. Jakby to napisz mi SMS, nie używaj mojego numera. Nie. Dla mnie od początku oczywiście natomiast mówię, ważne jest również edukacja pacjenta. To kto będzie mnie szukał? Ty wtedy. No i o to się chodzi, żebyś mnie szukał, to by się stało, nie? No właśnie. Brat za brata. Bracia to bracia, a nie. Procesu. Jak to? Znam Wyszyk braterski, a kiedyś mi pisał mi Arto, bo on jego bratem przyjął. Który był przeciwny ujawnianiu tych zarobków lekarzy. Tak, bo to Wisław Gomułka jeszcze jak żył kupił, jest bardzo świeży, bardzo chemią, tak, bardzo smaczny. Od zakonnicy, której nie lubisz. Dlaczego nie lubię? A no widzisz, dowiedziałaś, od tej zakonnicy, którą właśnie nie lubisz. A dlaczego ty szukasz? A jej dzisiaj w ogóle nie było, moja kochana, w ogóle. A ciebie też tam nie było. Ona pozostawiała tylko takie coś. Twój duch się telefonował. Dobrze, że z nami tego nie ma. Dobra, żebym się kłóciły się. O Boże, żeby wrzucał morze na tyniany. A, bym bez sami. Nie. I ze względu na przetaczające się przez kraj, podobnie jak u nas, emocjonalne dyskusje, kto jest za, kto jest przeciw, kto służy dobru, czy nie dobru, chcę sąsiadkować. Nie mam o to, że już postanowiłem wprowadzić pewną regulację, tak, obowiązuje. Ale dlaczego? Proszę Państwa, szanowni lekarze, 100% jak jesteście zobowiązani do upubliczenia wszystkich danych przypływów. Ja to miałem? Ale nigdy mi tylko nie miałem. Czyli inny mój. Czyli nie ma dobrowolności, nie ma dobrowolności, nie ma obligacji, rzeczywiście przymus. Wysiek! Wysiek! Nie da mi się przyjechać patentu. Nie o to chodzi, nie o to chodzi, bo... Czy ja mogę mieć ataki dostawać w nocy? Jakie ataki? Bo się miałem, a tego mi mówił. Ataki takie, że... Takie coś, ja cię przytulam wtedy, ja mówię, uspokój się, kurczaczku. Nie, ataki masz koszmar. A co? No takie, to nie są ataki. Koszmar jakiś, nic się i tak zrobiłeś. Jakie rozwiązanie jest lepsze, Grzegorz Makowski? Ja mówię, uspokój się, kurczaczku, śpi w swoim straczku. Tylko madame, myślę, że coś innego, nie pamiętam, myślę. Nie, że jest coś innego tylko. Ja? Proszę bardzo. No co? No i za bardzo. Nie wiem, jak to się zmieni.
tylko że to wynika z takich warunków kulturowych. Wyższe zaufanie społeczne, wyższy taki nacisk na profesjonalizm. Ale zaufanie nie będzie wyższe, jak wtedy wynagrodzenia będą tak. Dlaczego poradzimy to się przytasz? Wynagrodzenia, no po prostu inaczej się kształtuje etos, co pan doktor powiedział. To nie dotyczy tylko środowisk lekarskich. Znaczy jest wiele zawodów, którzy wykonują to na przykład społeczne. Ale dlaczego robicie się przed tym? I często ukrywają fakt, że... Jak zrobić ci krzywdę, zapomniałem się. Jaką krzywdę? Co krzywdę? To żart, tak ja jeszcze nóż będę miał, tylko będę mijał. Masz, jest. Zaraz będzie maczarek. Bardzo mi to przykro. A położyłeś... Kurczę pysane. No to u ciebie teraz będzie maczarek. A ja będzie maczarek, bo w nocy miał maczarek. Ale widziałem TVN, widziałem stację. Ale po prostu byłam teraz. Po prostu podniecony był w tym filmie wszystkim. A co ty tylko często i wyścig wino? A nie musiałaby powiedz, nie? Nie. My tylko poczuliśmy. Jeszcze raz. Bardzo ładnie mi się to podoba. Ale to było raz na rok. Ty to będziesz chodził na ten frat? Za rok to było, nie? Powiedz, nie? Ale fajnie, ale raz to było. Bo byśmy razem. Dała nam te bilety z tym. A. Bo co będę tego zrobić? Bo ja sobie podobałam się. Ale było super, było tam pewnie. O powstaniu po prostu. Właśnie. To jest cały zabawnik. Bo to jest, raz na jakiś rok. Raz na jakiś czas. A wiesz, że mój wujek był pocztańcem?
Ta ukwencja pyta o powstanie marszowskim. Tak, umne. To są pieniądze. A były tam jakieś ciastka były? Nie. Tak jak bezpodawczyła tam w tym, nie? Tak. Może co jest ciastka? Takie. No na pierwsze, to są co pysz. Ten, to czy... Tak. A, wiem, na karoniarzu. Na ile to masz kusowa? Nieważne ile, mamy wszystkich szczęśliwam, bo to gumno byli wam. Ale na zdalne nie ma nikogo. A na moje, Wysiek ma rację. Miał rację, a nie będę cię wyskał. No to silne. Zamyśli. Masz rację. Ja? Tak. Ja wiem. A ja ci nic nie mówiłem. Ja wiem, o co chodzi. Ale usiądź, nie zawracaj mu duchy teraz. Bo właśnie tu nic za mało. On nie zawraca, tylko mi mówi. Bo to co, to jak ty jest, teraz on ci mówi. No właśnie, nie mówi. Mam, bo tam trafiła. Tam, na pulsze. To jest jakie badanie sprowadzone, w jakim miejscu, czyli jeżeli ktoś płynie... Dobrze. Nie, nie ma żadnych pieniędzy. I teraz idę do pieniędzy, bo jeżeli chcemy wiedzieć, co jest pieniądze, jakie badanie kliniczne no. jest prowadzone, to na ten pierwszy bo musimy jechać. Upubliczniania tych danych, my nie mieliśmy dostępu do tych danych ze strony technicznej. No. Przez rok spotkaliśmy się, każda firma innowacji miała takie firmy, które zaraz pieniądze. A jak jesteś ciągle, to dostajesz milion nagrody fundacji. Jutro do szpitala jadę. Ale w przenagrodzenie? I Paweł, ty masz czasem takie, to siedzisz i na dzisiaj czasem stracisz. Nie obrażaj go. Ja nie obrażam, tylko mówię, bo wiesz, mówię w tej koordynacji wtedy. U kamery pokazuje takie coś. Ja też chodzi o nieco. Ja powiedział, że obrazy to chcę. Ja chciałem ukraść. I tak ze sklepu kradnę, na przykład popadnę. Tak jak bok opadnie. I to w na serwis, na panią pielęgniarkę, na badania diagnostyczne, dla lekarzy, dla wszystkich. Państwo, co się teraz dzieje? I za dynamikę naszego. Okazuje się, że informacja na samym gruncie razem z odrębową wyzwą lekarską kodeksu przejrzystości. Ale my nie atakujemy kodeksu. Kodeks jest piękny. My uważamy, że on po prostu mógł być lepszy. Czy czyszcza was teraz, że to jest telefon? Dlaczego nie było? Zresztą to by się spotkało dużo. Nie, bo do szpitala muszę. Puszczę. W szpitalu. Ja czekałam na te raporty, ale one zostały przystosowane w sposób... Zaborszyłem. To jest gruba świnia, a jego stara to jest dziwka. Że mnie ją nie czytać. Ja nie chcę wiedzieć, Bo ja mam w dupę dostać. Pracują mnie interesują lekarze, którzy jakoś tam zależy od nich moje zdrowie. I ja po nazwisku lekarzy do niczego nie dojdę, bo jak wchodzę na raport infalny, to on mnie przekierowuje na poszczególne firmy, a ja nie wiem, z jaką firmą mój lekarz współpracuje. W związku z tym ja już od tego odpadam. Technicznie to nie jest możliwe, żeby na bazę Posoliłeś za mocno. Każda z firm budowała ponad rok. Bo czuć za mocno. Który mogła wytransferować dane systemy. Nie, czy to przemy. Do tego właśnie systemu i później upublicznienia. Zanieczne. My jako infarma mamy dane zagregowane. Wiesz, że nas poszczególne firmy jest tam lodówkę? Mają prawo do tych danych, które płyną te dane z imienia i nazwiska. Myślę, że... Mogą mnie tak. Ty, ja patrzę o wyczego z kieszeni no jak on ci widział? I pokazuję ich sobie z powrotem. Ale prawdopodobnie on wachlował wieloma setkami przed tobą. A ja się tak, ale tak jak wydał ja. No to wydał, no to właśnie. To będzie musiał powyciągać tam więcej i co wydawać. Jak mi ile takie ma zrobić? W sposób przyjazny albo nieprzyjazny. Mam wrażenie, że raport nie ułatwia mi tego. Nie chcę, żebym ja... dłużej go poczytała, tylko żeby się jak najszybciej zniechęciła. Prosiłam pana Makowskiego, żeby
sobie poserwował na tym rachunku, bo być może ja tylko wchodzę mu do domu. Ja to mam na razie. Powiem jeszcze raz, co? Uważam, że trzeba tą inicjatywę rozwijać, pukać na nią i wiem. Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Nie, ale muszę to zastrzec, zanim tego przejdziemy. Ale niestety, w tej postaci, ten raport, ja nie wiem, dla kogo on jest. On mógł mi się przydać, jak powiem, socjologowi, tu parę ciekawych liczb, mogę tam znaleźć, ale... Raz to na to, że zabieram. Ale przecież cały uważa, że kontakty branży farmaceutycznej z przedstawicielami zawodów medycznych nie mają żadnej pozytywnej wpływ na jakość leczenia pacjentów oraz umiejętności powiązanych w przyszłości domem, no to na przykład z tego zdania i jeszcze z paru innych, które z tych praw tak, mogę wreszcie wejść, to chodzi w tym kontekście taki, żeby zbudować zaufanie do dwóch przede wszystkim. Więc w tej postaci ten raport nie dopełnia żadnego z tych, że tego celu. Ja nie wiem, komu on służy. To po pierwsze. Jeżeli ja będzie się trochę miał awarię, to oczywiście można to robić krokowo. No ludzie wypuszczyli na drodze. Lekarze, zakończyli, ale z czego? Nie jestem pełen sympatii dla tej inicjatywy. Makaron jest dobry, bo on długo utrzymuje takie nasycenie organizmu, a jednocześnie makaron działa uspokajająco. Jest dobrze Dobrze, tutaj koledze z oczy patrzy, nikt by kopie na to nie ale kto powiedział? A co ty tam, jak trawisz tam wszystko? Co ty tam wszystko do siebie bierzesz? Mój ci dziad ma miażdżokę, połowa mózgu mu nie klasuje. I on się zakupuje przed małe dziecko. A po co to ty tam byłeś, Paweł, z nim, tak? A ty się obrażył nie nie byłem. Nie widzisz, ona, bo to jest pederasta. No a co ma jeździć do wiatraca? To pederasta, że to nie wygląda. To dziwne, jeszcze jakieś organizacje społeczne. No wiesz, nie on będzie dziwko, ale stary facet powinien mieć trochę oleju w głowie. To może już mu ten olej już właśnie wypadował wziął. Co komu może wziąć, ale taki, że a gdyby dowód wziął, a gdyby swoją legitymację wziął, to jest przyzwoite? Też nie jest przyzwoite. A za, co za to, jaka kara jest? No to, właśnie, a telefon to jest w telefonie. Dlaczego policja tak pilnuje telefony? Sprawdza, czy pan ma telefon, sprawdzimy, czy nie jest poszukiwany ten telefon. Ktoś zgłosi, kto ukradziony. Bo w telefonie są dane osobowe, numery, kontakty. No co, mam tam numery. Do Kościa, wracam do domu, te dacy, te prawy, ale czy bym zdjął? Te prawy, pozytowe. Sprawdzimy, czy jest kleczony, czysty. Inny sposób, czy ja jestem poszukiwany, czysty. To oni mają takie procedury. Właśnie. Do każdego, to się nie przejmie. Ale na ulicy sprawdza, jeżeli wyjdzie, że poszukiwany numer, fabryczny, no to biorą go na komisariat ku wyjaśnieniu. A jak to nie, to mogą wsadzić na dołek. No my trzymamy pana, bo tutaj to nie jest pana telefon. No ale to jest wyjaśnić i
wtedy dzwonią tam pod ten ktoś Policja nie do szczęścia niepotrzebna. Policja główna armii. Tyle czasu czekamy, a policja ma to w dupie, nie? Nie wierzę, że istnieje, jeżeli to ma na a tak wyobraźnie cały program też ma chwili pana na tylko to nie? No też z policji nie potrzebuje. Jest czegoś, nie? No Kubar. A który Kubar? Dyrektorem szpitala. Zostawiliście tam na podchorąży? Tak. Weź nożem sobie pomóż, kochanie. Nie, to nie sobie robię. Tak, tak, tak. Nie, nie, to ale może kolega pić chce, jest wodą. Nie. A mój brat jest, a nie kolega. A skąd ja mam wiedzieć? No bo ja nie podaję ci na każdym braci. Bo to jest tajemnica osobowa. Tajne porządki. Przepraszam, światek komandy, czy co? A ora rada ci się skoczyła, czy co? Chociaż my musimy mieć pamiętać o tym, czy to jest tak, jakiś tak. Też jeden film, gdzie się będziemy leczyć. Przecież tu jest olbrzymi rynek, tu jest olbrzymi sprzedaż. Czyli przed nami jest naprawdę wielkie jeszcze działania, jeżeli chcemy, żeby to było tak, jak pani redaktor sobie wyobraża, że pani lekarz specjalista nazywa się. Nie jestem upały, nie mogę w ogóle na mnie zobaczyć. To nie jest mięso, kurczak to nie jest takie mięso. Odwróć się, nie ci wkładam. A Boże, z gorzka właśnie. Jesteśmy w tej chwili gotowi. Nie ma tego, a nie lubię tego. Ona nie jest bardzo gorzka. Gorzki to jest... Ma taki koni. Smaczy korzeniający. To nie... A co, na ten cukierek to jest lepszy? Bo w tym razie to się pić. Możliwe, że są... Jest jakiś taki konflikt interesów, które nie chcą być ujawniane. Ja nie wiem, bo to trudno powiedzieć. Tam są zazwyczaj nie są bezpiecznego rynokiem. To trzeba... Puszczę, tak, to coś... Czy się tam jest? Że musi być bardzo duża edukacja. Kochanie, to musi być edukacja. No musi być edukacja. Tak z sympatią, no nie wiesz, co my tak nie wiem, czy my jednak nie będziemy musieli spojrzeć na rozwiązania służb. To mówi tam, że będzie to. Bądźmy szczerzy. Ja myślę, że ja się skończę. Tak, ja też tak myślę. Mam jednego cukierka, ale go nie podzielę, to by tak. Może sobie zjeść. Niestety, to nie wykonałem. Gierek to jest. Gierek to jest, wiesz, to jest. Pod kluczami na mnie należy to pierwszy. Jak to masz się? No na kursaka. Ja myślę, że to może minister, że... Jak to mogę... To jest pierś kursaka, to wtedy to tak. Pierś, tak? No. Ja czytek nie widziałam. Przepraszam, takie coś mówię. Tom, tak. Ewa, czy tam u ciebie? Powiedziałam, zamknij mordę, bo ja nie chcę mieć tylko leżącą, a nie ani tam biedną. Wprowadza mnie pustkowo. Z jawnością, z ujawnianiem konfliktu interesów. To niezwykle ważne, ponieważ on zawsze był i do tej pory zresztą etyka był takim, no jakby w działaniach w głowie w najbliższym momencie, ale dzisiaj w Rosji. Dalej, to jutro a pojutrze Ewa. A pojutrze Ewa. Ale na tym jutrze nam iść tam. Co powiedział konduktor, że ja również myślę, że w ten sposób skończy i że w nie ministerstwo. Ja już mam to rozumieć. Takie twarde mamy. Ale czy to tak jest? Ale to powiedziałem do...
Słyszałeś, nie ten widok jest podwodny. Słyszałeś, że duchy straszą na osiedlu? A co? Nie pamiętają mnie. A słyszałaś? Ale na który? Na Marcinie. A gdzie to jest? Daleko. To tam u ciebie podwodny będą? Nie, w Warszawie. Warszawie pierwszy raz słyszę to znaczy. Nie wiem, oby byłem sobie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. No, a to po co trzeba jechać? No, na końcu świata, jakoś nowe osiedle. Powiedzenia. Nie. Powiedz, gdzie to jest. Stąd będę zobaczyścia w kierunku przeciw. Nie kojarzę żadnych. Ale jaka dzielnica? Marysin Poberski. A Marysin. A ja trafisz tam. Motywują. Finansowo lekarz zawód w stanie recept. Za 125 oddawia pracę. Ja myślę, że też możemy być w leczeniu. To już teraz właśnie bardzo w sposób taki dosyć obszerny. Ja też przeglądałam tę publikację. Jest rzeczywiście nazwisko lekarza. Jest rodzaj aktywności. Co? I to są wymienione kategorie, Godzina. Czyli na przykład udział w konferencji naukowej zagranicznej w Ukrainie. To kolej P. Czarne, ale lewe. I tak naprawdę rzeczywiście to jest jedno, nie sądzę, że jedno jedyne, ale jedno z dwóch mniejszych. To jest taka jakaś może gorsza odmiana z A jestem zapisany na wyrwanie szczęki akurat. No tak, uważaj, jak przyjdź dwa z koczykami, to uciekną przed tobą. Tak, bo wszystkie mamy kopie te aparaty. Ale zapisałeś się na protezę, tak jak dziś. A na następną wizytę u stomatologa? Tu uciekłeś z tego gabinetu, przyznaj się. No właśnie, jak każdy facet. No to Jan Maciej Witek uciekł. I on uciekł, tak, ten wojkazik, czy jak się zdradzi. I Krzysiek Komando też uciekł. Okej, tak. Jest w Kurczaczku i chodź we Kraczku. No ja jestem tylko moja Maryja! Czego naszło w te upały jeszcze nasz siłę? Wszyscy padają. A Żelicki jest go zdychał. Jeden z lekarzy dawał zgodę. Daj spokój. Nie wspominaj go. Z jakiegoś rynku. No, a zgoda dotyczyła 560 zł w roku ubiegłym, które wynikało. A właściwie, mówi się na Buchybel, a właściwie co to jest Buchybel? Za co jest to wynagrodzenie i czy aby na pewno uznajemy, że to było bezzasadne, bo no właśnie, jak mówimy, jesteśmy to mięsożerne. Ja dlatego się mięsożerny jesteś. Na te kurczaczki one mają delikatne mięso. Zjem następny będzie. To widocznie masz grupę B chyba. A jeden facet przede mną kupił kilo jakiegoś mięsa drogiego, potem kupił serduszek jakiś, a potem 12 nóg. No, to widocznie jakąś imprezkę. Ja mówię, ciekawe, co ten dziad tu jeszcze wymyślił, bo ja tu nie mam czasu. Ja mówię tak, proszę pani, proszę jedną nóżkę mniejszą, a dwie większe razem. A ona mówi, a to są wszystkie takie same. Ja mówię, no dobrze, to jedną tak, a dwie tak. I serwie przedziłam na szatki, ja to daję go za 8 zł i to. No i tego. I tam takie są stojaki, takie ze śmieciami na środku, to ja tym wózkiem do stojaka tak tu porządek to zrobiłam i co ty i taka baba gruba siedziała przy kasie z taką szczęką, mówi, o, ja tam mają ja zadzwonię, ja tam dzwonię, co trzeba. I ta baba taka śmieszna, ja mówię, a tą kartę, tę kartę, tę pani mi dała na fundę, tak tutaj jest jedzeniem, z tą nóżką za złoty 15.
Ja mówię, a tak, bo już myślę, że znowu gdzieś się właśnie wyszłam sobie, usiadłam tam przed tym, tam się dalej pakuje. A jeszcze sprawdzałam, takie mają, wiesz, przeceniają nie dwa razy, tylko tak jedną trzecią. I tam taki facet z facetem stali przy tym i takie te ceny tam wklejali. I zamiast ludziom dać, żeby zobaczyć to, ja tam patrzę, co tu jest, a on tak się na mnie, ja mówię, tak nie do ręce. Tak, chodzi o to, żeby no, tak nie do ręce, ja mówię, nie mam w nogi, ja mam tylko zobaczyć. Bo tam taki kawał szynki był ostatnio za 3,15, ale kawał tak, jak ktoś bułki sobie kupi, to może 20 bułek kupić i jak tak se poszatkuje się... Co kochanie? I sobie weź w rękę i odgryź to. Jestem w tym jeszcze wiesz, w Warszawie to powinno być tak, że jak jeszcze warszawiak, warszawiaka okradł, to jeszcze, ale jak gość przyjechał, to powinna ta policja być na tyle honorowa i kulturalna, że szybko trzeba zadziałać. I o tym trzeba przekonywać również pacjentów. A to takie to głupoty robią. Zobacz, jakie mam rękawiczki. No po co? Będę do dekoracji. Ja muszę na cipkę to nakładać, swoją małą tkankę. Ja mogę tu. No, ja mam do dekoracji, zobacz, o tu zobacz. Widzisz, Radio Conchita. Ujawnić. Ja chciałam i tu się... Ja też, kochani, chciałam! ...za coś pochwalić kodeks, ale też podpowiedzieć słuchaczom, jak go czytać. Można znaleźć informacje dotyczące finansowania towarzystw naukowych czy stowarzyszeń pacjentów. Tam nie ma nazwisk lekarzy, ale to jest szalenie ważna informacja, bo jeśli... To są takie i towarzystwa naukowe, i stowarzyszenia pacjentów mogą być jednocześnie grupami lobbingowymi. Wiem, co mówię. Jeśli towarzystwo naukowe dostaje grant od firmy farmaceutycznej, a potem domaga się, żeby lek tej firmy farmaceutycznej znalazł się na listach refundacyjnych, to ja tu widzę konflikt interesów. I to samo jest ze stowarzyszeniami pacjentów. Oni są traktowani w Polsce nieprzyjaźnie. To są chorzy, ciężko niejednokrotnie chorzy ludzie. Firma się nimi opiekuje, często daje im swoje leki, a potem oni tworzą ten lobbing właśnie, żeby ten lek się znalazł na liście refundacyjnej. To nie zawsze jest czyste. I warto się temu przyglądać. Pani prezes się ze mną nie zgadza. Nie zgadzam się. Tak. Nie znam sytuacji, w której towarzystwa naukowe lobbingowałyby w kwestii refundacji. Jeżeli takie sytuacje są, ja myślę, że są odpowiednie instytucje, które tym się zajmowały, zajmują i będą zajmować. Natomiast warto sobie może zadać pytanie a propos pacjentów, bo tutaj rzeczywiście to jest bardzo... Pani prezes, ma pani pół minuty? Mówię. Zastanówmy się, skąd taka determinacja u pacjentów ciężko chorych, przewlekłych chorych, właśnie. I z braku być może możliwości leczenia. Tak, tak, ja dlatego mówię, że to nie jest taka sprawa jednoznaczna. No i tak doszliśmy do końca, proszę Państwa, niespodziewanie. Dziękuję pani Dorocie Chrniewieckiej-Firlej, prezes zarządu Infarmy, która zrzesza firmy farmaceutyczne i innowacyjne. Panu doktorowi Andrzejowi Sawoni, prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, dziękuję bardzo. I doktorowi Grzegorzowi Makowskiemu z Fundacji Batorego. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję Pawłowi Kierzyniewskiemu, który program przygotował, i Jackowi Kozłowskiemu, który go zrealizował. Ja się nazywam Jan Wysowska. Zapraszam Państwa za tydzień. Jezu, ta lista płac taka była długa. Przepraszam najmocniej. Serdecznie Państwu dziękuję. A duże ludzie kupują jeszcze i droższe, bo tam są... A od 15. Zapraszam Agnieszka Lichnerowicz.
Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Czwartek 28 lipca jest 21. No widzisz, co byś tam czekał półtorej godziny na tej ulicy? Tok FM, Michał Poklękowski. Papież Franciszek znów pojawił się w oknie przy... Franciszek się pojawił! Anonimowy sponsor chce współfinansować in vitro w Warszawie. Dwóch Marokańczyków deportowano z Włoch za ataki na kościoły.